jako pierwszy chyba rozłożył Binga trochę na czynniki pierwsze. I tego jeszcze nie słyszeliśmy póki co, więc ja jestem zafascynowana, podekscytowana. Polecam Whitepress ze względu na dostarczanie wysokiej jakości linków w świetnych portalach. Manko, teraz przez chwilę będziemy robić, czy mnie słychać, czy mnie widać. Potwierdzajcie tam na czacie, na YouTubie, na Facebooku, gdzie tam oglądacie, to potwierdzacie, więc chwilę jeszcze czekamy, aż wszyscy dołączą. Możecie napisać, skąd tam przybyliście na ten webinar. Zapisów było bardzo dużo, więc jesteśmy ciekawi, gdzie dotarliśmy naszymi zasięgami. No i dawajcie znać, czy was słychać. Widać, słychać, all good. Piszecie, jak tam Facebooczek. Facebook, ok. No to możemy zaczynać. Ja nazywam się Mateusz Godzic. Jestem łysy z Whitepressa. Jestem growth managerem w Whitepressie, od niedawna przejąłem ten dział. Dzisiaj poprowadzę dla was webinar o tym, a i w content marketingu, jak generować obrazy know-how Midjourney, gdzie nasz webinar dzisiejszy będzie poświęcony Midjourney w większości oraz generowaniu obrazów, ale też na koniec opowiem o paru narzędziach, które pojawiły się w internecie, dzięki nim będziecie mogli generować również content, muzykę, wideo, obrazki i inne takie rzeczy, więc warto zostać na cały webinar, ponieważ pokażę wam tu takie sztuczki i triki, które wam znacznie mogą przyspieszyć życie i pracę. Informacje organizacyjne. Webinar potrwa około godziny. Całość będzie nagrywana, a link do wideo plus taki ekstra bonusik, który dla was skonstruowałem z pewnymi linkami, otrzymacie mailowo po zakończeniu webinaru. Na czacie macie możliwość, na czacie wysyłamy również link dla tych, którzy chcą się zapisać i otrzymać materiał po webinarze, a jeśli podczas tego webinaru przyjdą wam do głowy jakieś pytania, to śmiało piszcie na czacie, ja będę co jakiś czas robił przerwę i odpowiadam na te pytania. Mam tu wsparcie techniczne, jest ze mną Szymon, król YouTube'a oraz Halinka, złota dziewczyna z marketingu. Będą mnie trzymać za rękę i będą mi pomagać, żeby technicznie wszystko się tu zgadzało. Mam do Was taką gorącą prośbę, abyście teraz już zasubskrybowali nasz kanał na YouTubie. Pomoże nam to w rozwoju i następne webinary, jak będą prowadzone, od razu dostaniecie powiadomienie, a warto, bo rzeczy na pewno będą super. Zapraszam was już teraz na kolejny webinar, który odbędzie się 10 maja. Będzie to webinar Q&A z prelegentami zbliżającej się konferencji SEO and Content Camp. Jeśli ktoś był w Szczyrku rok temu, to wie, że będzie epicko, ale ja wam powiem, że będzie epicko razy dwa. Także jeżeli ktoś jeszcze nie kupił sobie bilet na naszego Content Campa, który będzie za miesiąc, to jest najlepszy moment, żeby się tym zainteresować, bo biletów zaczyna brakować, ja tylko tak powiem. Więc jeżeli macie ochotę spotkać się z super ludźmi, super wykładowcami, to mega, mega zachęcam do tego, żeby kupić bilet. A wracając do webinaru 10 maja, prelegenci, naszymi gośćmi będą tak: Robert Niechciał, Damian Sałkowski, Miłosz Krasiński, Szymon Słowik i Damian Kwinta. Więcej informacji wypatrujcie na naszych kanałach social media i możecie zdobyć tam więcej informacji. I chyba z ogłoszeń parafialnych chyba tyle i myślę, że możemy zaczynać. No to ja, a i w content marketingu. Przedstawię wam mniej więcej plan webinaru.
Na samym początku powiem, jak korzystać z Midjourney, jak się połączyć do niego. Powiem, ile to kosztuje, jak pakiety się rozkładają, czym się różnią. Zrobimy sobie pierwszy prompt. Zrobimy sobie ustawienia techniczne, zmianę ustawień wersji silników. Pokażę Wam potem, jak generować zaawansowane prompty, gdzie można łączyć parę obrazków w jeden. Na samym końcu pokażę Wam tej drogi, pokażę na przykładzie jednego obrazu, jak można wygenerować coś na wzór tego, co zrobiłem SEO Art wystawę, czyli połączeniu parę obrazów w jeden. Potem powiemy sobie o aspektach prawnych tego narzędzia, nie tylko tego narzędzia, ale kilku tych narzędzi AI. Oraz na końcu Wam zrobię taki spoiler odnośnie tego, co będziecie mogli znaleźć w tym ekstra bonusie, który Wam wrzucam zaraz po webinarze. Więc popatrzymy sobie na parę narzędzi AI, które mnie osobiście, jak zobaczyłem, mega jarały. Przyspieszenie pracy razy dwa, więc warto wytrwać do końca, bo tam będzie wisienka na torcie. Okej, zaczynając temat z Midjourney. Wchodzimy sobie na stronę Midjourney. Żeby zalogować się do Midjourney, potrzebujemy konta na Discordzie. Discord to taka platforma do komunikacji online. Można tworzyć tam serwery. Jest ona najczęściej wykorzystywana gamerów, ale tutaj jakby, jak widać, Midjourney wykorzystał tą platformę, dlatego że mogli stworzyć bota do rozmawiania z ludźmi i przesyłania pewnych promptów. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę Midjourney, ja akurat tu jestem zalogowany, więc czekajcie, otworzę jakąś inną przeglądarkę. Na przykład sobie zrobimy... Okej, okay. W każdym razie zobaczycie... O, tu jest okej. Okay. Zobaczycie główny ekran Midjourney i tu jest taki przycisk Sign In i w tym momencie on Was pokieruje, żeby zalogować się do tego Midjourney. Będziecie musieli zrobić to przez swoje konto na Discordzie. Jest to mega proste. Jeżeli wejdziecie sobie w dokumentację, to macie w obrazkach, jak to zrobić krok po kroku. Generalnie musicie zapamiętać, że musicie mieć konto na Discordzie. W momencie już, kiedy macie konto na Discordzie, autoryzujecie sobie dostęp do Midjourney. Ja sobie zrobiłem tak, że ściągnąłem sobie aplikację, bo ponieważ jakby Discorda można używać i w przeglądarce, jak i można robić to dedykowaną aplikacją. Jeśli chodzi o... To jest, jeżeli chodzi o zalogowanie, czyli musicie założyć konto na Discordzie i przez Discorda wbijacie się do Midjourney. Przejrzymy sobie, jakie są koszty i co Was czeka na samym początku. Na samym początku, jak się zalogujecie, dostaniecie prawdopodobnie koło, jak się ostatnio logowałem, było to 25 takich zapytań, które możecie zrobić za darmo do tych obrazków. Po tych 25 on Was jakby będzie prosił o założenie płatnego konta. I przejdźmy tutaj do tego, że pierwszy taki basic plan, na tą chwilę ja z niego akurat korzystam, bo mi on wystarcza, kosztuje około $8 na miesiąc i w tych $8 tak naprawdę kupujemy czas generowania tych obrazków. Jest to o tyle istotne, że w zależności od tego, jakie obrazki, w jakiej jakości i w jakiej wielkości chcecie generować te obrazki, to w tym momencie skrypt i silnik wykorzystuje ten czas i za ten czas płacicie. Jeżeli przekroczycie i za $8 dostajecie 3,3 godziny na miesiąc. Ja ostatnio w te 3,3 godziny zrobiłem około 390 obrazków, dało mi się wygenerować, także całkiem sporo. Jeżeli Wam zabraknie mocy przerobowej, w sensie wykończycie te godziny, zawsze możecie kupić ekstra czas, kosztuje w tym momencie $4 za godzinę do kupienia ekstra czasu. W wersjach wyższych, czy tam 30, w tym momencie dostajecie więcej czasu do generowania, czyli to jest 15 godzin i już w tym większym planie dostajecie coś, co się nazywa Relax GPU Time Per Month i on jest unlimited. Czyli my jesteśmy Midjourney w stanie przestawić na tak zwany relax mode, który generuje troszeczkę dłużej te obrazy, ale w tym momencie macie nieograniczoną ilość generowania tych obrazów. Czyli to jest też plan, który warto rozważyć, bo w tym momencie, jeżeli Wam nie zależy na szybkości generowaniu tych obrazów,
to ten Relax GPO Time spowoduje to, że możecie generować jakie ilości chcecie tych obrazów. I ostatni ProPlan, on poza tym, że ma większą ilość godzin do generowania tym szybkim czasem, ten Relax GPU także, dodatkowo jeszcze ma coś takiego jak Stealth Mode. I Stealth Mode to jest coś, co warto rozważyć, jeżeli nie chcecie pokazywać, jakie obrazy generujecie Midjourney. Ponieważ Midjourney jest platformą, która jeżeli jako użytkownik generujecie obrazy, one trafiają do tak zwanej publicznej biblioteki. Jeżeli ktoś trafi na wasze konto na Midjourney, może przeglądnąć dokładnie, co generowaliście, jak promptowaliście i jakie obrazki tam wypluliście. I tutaj właśnie jak rycerz na białym koniu, jeżeli nie chcecie pokazywać innym ludziom, co generujecie w Midjourney, wjeżdża pakiet Pro i tak zwany mod Stealth Mode, w którym ukrywacie to i nie trafia to do waszej galerii. Okej, okay. To mamy omówione plany, koszty i pakiety. I tutaj jedziemy, na czym polega w ogóle generowanie, jak wziąć i wygenerować pierwszy obrazek. Składnia promptu. Jeżeli wejdziecie na konto bezpłatne, to będziecie musieli trafić na tak zwany kanał Newbie, gdzie wszyscy nowi użytkownicy, którzy nie mają jeszcze zapłaconego abonamentu za Midjourney, trafiają. I tam musimy zrobić jedną rzecz. Wpisać slash, wpisać imagine i w tym momencie w bardzo basicowym prompcie musimy wpisać, o co nam chodzi. Ja zazwyczaj robię to w języku angielskim, najlepiej się to sprawdzało, więc robimy to w języku angielskim, czyli wpisujemy to, co chcemy wygenerować, czyli nie wiem, kotek na drzewie i dajemy enter. W tym momencie Midjourney będzie jakby przemielał to, co wpisaliście i zacznie generować 4 obrazki, które możemy sobie potem wybrać, żeby albo zrobić wariację na podstawie danego obrazka, albo zrobić sobie, powiększyć sobie ten dany obrazek, który widzimy. Ja tutaj zrobię taki pierwszy podstawowy prompt, czyli wygenerujemy sobie pierwszy obrazek. Uwaga, różnica jest taka, że jeżeli zapłacicie za abonament, to w tym momencie jakby komunikacja nie jest na czacie też takim discordowym newbie, gdzie wszyscy widzą, co wpisujecie, tylko komunikacja odbywa się za pomocą prywatnych wiadomości do Midjourney bota, jakby z tym botem sobie rozmawiacie. To też jest o tyle spoko, że nawet w tej pierwszej wersji, jak zapłacicie, to jeżeli wygenerujecie fajne obrazki, to one gdzieś tam mogą w czeluść Midjourney wpaść i prawdopodobnie nikt tego nie zauważy, ale jak generujecie na publicznym kanale, no to w tym momencie każdy, kto siedzi na tym kanale, to w tym momencie to widzi. Więc różnica, dlatego to widzicie, że ja piszę sobie po prostu teraz do bota bezpośrednio, o co mi chodzi i na przykład sobie wezmę prompta, który zrobiłem, czyli powiedzmy, że chcę kobietę, która sobie siedzi, relaksuje się na żółtej kanapie i ma słuchawki, czyli wpisuję sobie prompt. Jest prompt i o co mi chodzi, pyk, enter i sobie czekamy w tym momencie, aż Midjourney sobie generuje te obrazki. On sobie to zaczyna, więc chwilę to może potrwać. Zazwyczaj to trwa gdzieś do minuty, dostajemy gotowe efekty. Zaraz tutaj powrócimy, zobaczymy, co się dzieje. Jeżeli chodzi o składnię promptu, mamy możliwość ustawiania tutaj nie tylko opisu, ale możemy dawać obrazy jako referencje albo obrazy jako do blendowania. O tym będę mówił troszeczkę później w zaawansowanych promptach. Oraz możemy dodawać sobie tutaj parametry do danego zdjęcia, które nas interesują. Parametrem, tak żebyście jakby skumali, jak to działa, to na przykład parametrem może być, w jakiej proporcji chcecie wygenerować sobie dany obraz. Czy to ma być kwadrat, czy to ma być prostokąt, czy to ma być pionowe, horyzontalne, więc takim parametrem jest chociażby wielkość. O, już 93% generowania skończył, dał mi 4 obrazki na podstawie tego podstawowego promptu, czyli tylko opisałem, co mnie interesuje i co chcę uzyskać na zdjęciu. On mi wygenerował te 4 obrazki, z którymi mogę dalej działać. Jeżeli chodzi o parametry, bo tutaj byśmy się skupili na tym, parametry znajdziecie w dokumentacji Midjourney. Nie będę ich wszystkich omawiał tutaj, bo one są jasno i klarownie wypisane, więc nie sprawią wam żadnego problemu. Ich jest trochę. Aspect ratio, o którym wspomniałem, quality,
różne rzeczy, jak od siebie mają się różnić dane cztery obrazki, które wam generuje i tak dalej, i tak dalej. Ważną rzeczą podczas tych parametrów jest to, że bezpośrednio w Discordzie również możemy sobie wpisać, tak jak zrobiliśmy slash imagine, możemy sobie wpisać slash settings i w samym Discordzie dostaniemy matrycę ustawień, które możemy wyklikać, na których podstawie Midjourney będzie działał od tego momentu. Tutaj jest ważna rzecz, że aktualnym silnikiem Midjourney jest wersja 4, w sensie jakby oficjalnym. Wersja 5, która wyszła stosunkowo niedawno, jest wersją najnowszą, najlepszą i w tym momencie, jeżeli sobie jakby chcecie przestawić na tą najlepszą wersję, to proponuję wpisać settings i ustawić Midjourney wersja 5, bo prawdopodobnie będziecie mieć ustawioną wersję 4, która była wersją starszą. Jeżeli chodzi o silniki i ustawienia, które tu mamy, to ja mniej więcej sobie tutaj rozpisałem model silników. Wersja 5, najnowsza, o której wspomniałem, ona najlepiej interpretuje wpisy takie słowne, czyli trochę działa jak ChatGPT, że już rozumie trochę, co się do niego pisze i ma też chociażby dodaną funkcję tile, czyli można sobie generować paterny. Obecna wersja 4 była chyba powiem taką wersją przełomową, bo wtedy był największy wysyp tego wszystkiego. Z tych modeli, które warto jeszcze wspomnieć, to jest model NIJI i ten model jest skupiony na, on najbardziej rozumie anime, estetykę anime, wszystko co jest, bym powiedział tak, jeżeli chcecie obrazki jakieś pod gry albo jakieś takie graficzne, pixel arty i tak dalej, to jest ten model, który możecie używać. Oczywiście jeżeli wpiszecie w wersji 5, że interesuje was, żeby dany obrazek był generowany w stylu pixel art, on też to zrobi, ale ten model NIJI był jakby robiony ze współpracą z Spellbrushem pod samo anime i właśnie takie rzeczy powiedzmy rysunkowe. Ostatni model, o którym warto wspomnieć, to jest tak zwany test model. Często Midjourney jakby testuje nowe modele i daje jakby nam użytkownikom do testów i zbiera feedback w ogóle, czy ten model działa, czy nie. I też możemy włączyć sobie, to jest MG Test albo MG Test Photo. To są dwie rzeczy, które możemy się przełączyć. Bądź jeżeli chcecie, to bez jakby przełączania się w tych settingsach możecie parametrami, które znajdziecie w tej dokumentacji, bezpośrednio w prompcie przemielić sobie dany silnik. Czyli jeżeli ja sobie ustawiłem teraz wersję 5 i zrobię imagine, tak jak zrobiłem wcześniej z tą kobietką siedzącą na kanapie, on mi automatycznie, już widzicie, wbił wersję 5. Ja mogę zrobić mu tak, imagine, to samo zapytanie, dać wersję, ale ja chcę 4 wersję. I w tym momencie przestawiam silnik, że on zacznie generować, nie zaczął generować, ewentualnie możemy to przestawić. Teraz jest przestawione. Dokleił tą wersję 5. Zazwyczaj, nie wiem, czy tu gdzieś spację nie dałem, czy przykleiłem może z tym. Okej, ale no mniej więcej tymi parametrami, jak zobaczycie sobie w ustawieniach, to będziecie wiedzieć, jak doklejać te parametry, niezależnie od silnika. Ja na przykład jeszcze raz wygeneruję tę kobietę, ale w innym, wersja 4. I zrobimy sobie AR, czyli aspect ratio, powiedzmy, że ja chcę panoramiczny, więc dam 16:9. I sobie lecimy z koksem. Wersja 4, AR 16:9. Tu jak widzicie, mamy wersję 5, która jest na tą chwilę najbardziej taka dopasiona, jeżeli chodzi o fotografię. Mamy już wersję, ona wygląda jak wersja 4, chociaż tu niby dokleił parametr 5, ale tu widać, że to jest z wersji 4. I dla porównania dokładnie macie to z wersji 4 już wyklikanej settings. Czyli to, że on to dokleił ten parametr 5, to nie wpłynęło, bo wziął ten pierwszy parametr V4, o który poprosiłem. Czyli tak wyglądała, widzicie, generacja z wersji 4, czyli tej, która jest oficjalnie. Jeżeli chodzi o wersję 4, to widzicie, że ona jest taka już okej, fajna.
No ale jeżeli popatrzymy na wersję piątą, to co generuje wersja piątą, no to kosmos. To jest już normalnie jak robione aparatem, nie? Tutaj w wersji czwartej jeszcze wygenerowałem ten aspect ratio, o którym, którym wspomniałem. I teraz przestawię sobie na wersję z powrotem piątą, bo będziemy się poruszać w wersji piątej. Tutaj używam. Okej. Okay. Jedną rzecz, którą tu macie jeszcze dodatkowo w ustawieniach, to jest poza silnikiem, możecie ustawiać sobie coś takiego jak jakość generowanego obrazku. I tu mamy tam half quality, base quality, high quality. I tu jak widzicie, to jest o tym, co wcześniej wspomniałem. Jeżeli przestawimy na high quality koszt razy dwa, to w tym momencie on będzie dłużej pracował, czyli więcej kredytów wam zje, ale lepszy jakościowo obrazek dostaniecie. Jeżeli chodzi o style, to on też, to jest jak bardzo szczegółowo ma robić dane zdjęcie, czyli jeżeli są jakieś szczegóły albo nie wiem, paterny albo tekstury, to tutaj zalecam użycie wysokiego stylu, dlatego żeby on wygenerował w najlepszej jakości, której chcecie. Ostatnia zakładka tyczy się do tych abonamentów, które mówiłem, czyli tak, ja mam włączony public mode, bo mam podstawową tą wersję kupioną. Jeżeli kupicie wersję pro, to możecie przełączyć się na ten stealth mode, czyli w tym momencie nikt nie będzie widział, co generujecie. Tutaj jest coś takiego jak remix mode, zaraz przy promptach zaawansowanych wam pokażę, o co w tym chodzi. I tutaj mamy dwie opcje pod tytułem Fast Mode i w mojej wersji, którą mam zakupioną, nie mogę się przełączyć na Relax Mode, ale w momencie, kiedy się przełączę na Relax Mode wersji wyższej, to w tym momencie nie zjada mi kredytów i mogę sobie generować tych obrazków, ile dusza zapragnie. Dobra, jeżeli chodzi o zmianę ustawień i wersję silników, jeżeli chodzi o jedną rzecz jeszcze, którą chciałbym wam tu pokazać, jeżeli chodzi o te ustawienia, to mamy style. Style. Już zaraz wam pokażę, co chodzi. Chodzi mniej więcej o to, że możecie wpisać, w jakim stylu marzycie sobie, żeby dany, dane generowanie obrazka było. I ja teraz wam pokażę, mniej więcej działa. Stylami może być na przykład styl artystyczny, styl graficzny, tak jak pixel art, może być obraz malowany jak na płótnie, jak olejny, może być też stylem dany artysta. I to jest bardzo ciekawe, bo możemy sobie wpisać tą samą kobietę. Najpierw ją wygenerujemy style as pixel art. Pixel art. Tu sobie puścimy. I drugi zrobimy sobie Van Gogh. No i czekamy sobie. Pierwszy obrazek, który powinniśmy dostać, to powinny być pixel arty. O ile on złapał, o co mi chodziło. A drugi powinien być w stylu Van Gogha. Generujemy. Czekajcie, gdzieś tu miałem też te style, żeby wam pokazać. W momencie, kiedy się generuje, to też może to jest świetnie, żeby zrobić taką mikro przerwę na pytania, więc już tu przejrzę, czy są jakieś pytania od was na czacie. Czy transmisja będzie zapisana? Tak, będzie. Ktoś jest z Chiang Mai, no to daleko, chociaż Ruda Śląska to dalej trochę, nie no, śmieje się, taki żarcik. Czy planujecie webinar na temat Dali? Nie wiem, nie rozmawialiśmy na ten temat, być może ja wypuszczę jakieś wideo. Maciek Chmurkowski mnie pyta, gdzie jest kamizelka. No pojechała z tobą tam w twoje tereny, także musisz puścić selfie. I żyrafa made my day. No to się cieszę, że komuś zrobiłem dzień tą żyrafą. Dobra, zobaczmy, jaki tam jest generat. Czyli pierwszy as pixel art. Widzicie, że wygenerował mi najbardziej ten pixel artowy, to jest wersja druga. Jak widzicie, zrobił mi ten pixel art, tą kobietę na kanapie. A tutaj dałem w stylu Van Gogha.
No pewnie trzeba by było jeszcze to trochę podtuningować. Więc można się pobawić różnymi stylami i porzucać różnych artystów i bardzo ciekawe elementy uzyskać. Tutaj jest pytanie, czy Midnight Journey działa Wam zawsze stabilnie, czy są dni, kiedy nie działa? Wiesz co, ja codziennie korzystam z Midnight Journey i odkąd mam wersję płatną, ja nie widziałem, żeby mi nie działał. Znaczy nie miałem jeszcze takiego momentu, żeby mi przestało coś działać z Midnight Journey. Ja tych obrazków co prawda nie generuję jakoś masowo dziennie, powiedzmy 10-15 maksymalnie, nimi się bawię, więc nie odpowiem, jeżeli chodzi o generat masowy, czy działa stabilnie, a jeżeli chodzi o takiego użytkowania, gdzie sam te prompty sobie dajesz i jeszcze coś myślisz, kombinujesz, to ja nie zauważyłem czegoś, żeby coś było nie tak. Dobrze, czyli te style mamy, parametry mamy, zmiany ustawień wersji w silników powiedziałem. Może przejdziemy do tego, że zrobimy sobie zaawansowane prompty, żeby Wam pokazać, jak mocno ciekawe to jest. Jeżeli chodzi o Midnight Journey, możemy spierać się danym zdjęciem, czyli możemy dać mu zdjęcie jako referencję. Powiedzmy, że ja mam jakiś obrazek na dysku, którym chcę zrobić referencję. I tutaj, słuchajcie, bardzo ważna uwaga. Ja o tym aspekcie prawnym będę mówił troszeczkę później, bo to jest dosyć ciekawe i dosyć, że tak powiem, niewyjaśnione do teraz. Ale jeżeli chodzi o aspekt prawny, uwaga, co wrzucacie tutaj do Midnight Journey, czyli zdjęcia, które wy wrzucacie jako do inspiracji albo do weryfikacji, według prawa Midnight Journey, czyli licencji, której oni mają, dajecie im na to prawa, na to zdjęcie, które wrzuciliście. Także uważajcie na to, co wrzucacie jako referencję, bo możecie złamać czyjeś prawa, czyli jeżeli weźmiecie jakieś zdjęcie artysty i tak dalej i je wrzucicie, to teoretycznie wy udostępniacie licencję do Midnight Journey na wykorzystywanie tego zdjęcia. Ja, jeżeli chodzi o takie remiksy i wrzucanie zdjęć, to robię sobie tak, że najpierw generuję pojedyncze zdjęcia, te, które mnie interesują. Zaraz Wam pokażę. Najpierw Midnight Journey i potem je remiksuję, tak? Żeby nie naruszać czegoś prawa, albo nie wrzucać czegoś, co nie jest moje, no to ja bazuję na pojedynczych zdjęciach wygenerowanych z Midnight Journey i potem je remiksuję. I na przykład, jeżeli chodzi o taką rzecz, którą mamy, na przykład weźmy sobie, nie wiem, obrazek tam dyskoteki Żyraf, które ja po pierwsze mogę sobie to wgrać tutaj do Midnight Journey, czyli wrzucamy sobie normalnie obrazek, wysyłamy jak do, jakbyśmy pisali do kumpla, on sobie to wgrał i teraz tak, wpisując Imagine, ja w prompcie mogę przeciągnąć sobie ten obrazek i jako referencję w tym momencie daję mu ten obrazek, że mniej więcej o to mi chodzi. I dopisuję mu, że z tym obrazkiem, czyli daję mu jako referencję, co ma sobie, że ma działać na podstawie tego obrazka, mogę dopisać, nie wiem, with fireworks, zrobię sobie tak, festiwal z fireworkami. Ktoś tu pyta, zanim się to generuje, że w settingsach widziałem Engine 4 i 5 edycja, co to za ustawienia? Piąta wersja NJII jest najnowszą wersją, czyli podejrzewam, że jest połączeniem Midnight Journey wersji 5 plus Spellbrusha, czyli ta kooperacja weszła na silnik 5 i to jest ta najnowsza wersja. Okej, okay. Dobra, to mamy, czekamy, co sobie tutaj wygeneruje. Czy wrzucisz gdzieś prezentację? Film będzie zapisany, dostaniecie link po prezentacji. Jeżeli chcecie. Jeżeli się nie zapisaliście na webinar, tam gdzie leci na tego, no to fajnie, żeby to zrobić, albo gdzieś podejrzewam, Halina tutaj, mogą się zapisać, tak, żeby dostać ten link, jeżeli się nie zapisali przez formularz, tak, to dajcie tutaj znać, to podeślecie. No i słuchajcie, ja mu dałem
takiego prompta image i poprosiłem, żeby wygenerował mniej więcej, zainspirował się tym samym, ale żeby były to firework z fireworkami. No i tak, jak widzicie, koncept mniej więcej zdjęcia utrzymał, bo gdzieś jest na backgroundzie, na foregroundzie jest tłum, gdzieś jakieś żyrafy w tle, no i dorobił fajerwerki, czyli dałem mu w tym momencie referencję do tego obrazka i on, trzymając się tego obrazka, mniej więcej wiedział, o co mi chodzi. Tutaj też jest fajna rzecz, że jakby mogę wam pokazać w settingsach tą rzecz, którą ustawiałem sobie na tak zwany remix mode. To jest tak, jak włączycie sobie ten remix mode w settingsach, to w momencie, kiedy generujecie sobie na przykład wersję czwartą, czyli chcecie zrobić sobie, przegenerować to zdjęcie, czyli... dobra, to jeszcze wyjaśnię te przyciski, bo o nich nie powiedziałem. Wyłączę sobie najpierw ten remix mode, żebyście widzieli, jak to działa. I teraz tak, jak dostajemy taki obrazek, czyli tu mamy cztery obrazki, możemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli nam ten obrazek pasuje, na przykład powiedzmy obrazek drugi jest dla mnie super, to ja sobie klikam U2, żeby on mi wziął i wygenerował sam ten obrazek U2 i on w tym momencie zaczyna generować sam ten obrazek. Tak? Ja dostaję gotowy obrazek, samą tą wersję. Tak? Jeżeli ten obrazek 2 podoba mi się, ale chcę, żeby wygenerował mi podobne obrazki, bo chciałbym zobaczyć, jakie są możliwości, to klikam V2 i on w tym momencie na podstawie tego obrazka wygeneruje cztery kolejne, ale tylko i wyłącznie trzymając się stylu tego obrazka drugiego. I on sobie zaczął generować te rzeczy. I teraz pewnie ktoś zapyta, a jakbym chciał zmodyfikować właśnie parametr, że okej, chcę na podstawie tego obrazka, ale chcę, żeby sobie coś dodało, albo na przykład zmienić styl, albo zmienić sobie aspect ratio. No i właśnie tutaj w tym momencie, włączając sobie tą funkcję w settingsach Remix, możemy w tym momencie, jeżeli sobie klikniemy na to V3, to on w tym daje nam jeszcze możliwość dopisania pewnych rzeczy. Ja sobie dopiszę Still as Pixel Art i dopiszę sobie Aspect Ratio, żeby mi zmienił 16:9. Czyli wyślij. Czyli nie tyle, że dałem mu, że przegeneruj mi te cztery obrazki w bardzo podobnym stylu. Widzicie, on zrobił praktycznie cztery, tylko gdzieś tam dodał jakieś żyrafy, coś pozmieniał i tak dalej, ale wszystkie są praktycznie już na tą samą miotę. To w tym momencie, jak dałem ten remix mode, ja jeszcze miałem możliwość dopisania czegoś do prompta. Czyli nie dość, że on weźmie ten obrazek, że taki chce, to w tym momencie on jeszcze wygeneruje coś, miałem możliwość przegenerowania to na inny styl. Przegeneruję sobie tu bardzo szybciutko i myślę, że po tym przegenerowaniu zrobimy sobie przerwę na krótką reklamę, bo mamy wam coś do ogłoszenia i po tej przerwie jeszcze wrócimy, pokażę wam jeszcze blendowanie zdjęć. Także czekamy jeszcze, mamy jeszcze 10%, zobaczymy jak się to przegeneruje, czyli tak, on wziął, po pierwsze zmienił mi aspect ratio, tak jak go poprosiłem, zainspirował się tym zdjęciem i zrobił mi z tego pixel art i mogłem wpłynąć sobie na tego prompta. Jak widzicie, można było sobie poprzestawiać parę rzeczy właśnie używając tego. Więc tak jak mówię, zapraszam was w tym momencie na reklamę i po reklamie wracamy, pokażę wam, jak blendować dwa zdjęcia, czyli jak z dwóch obrazków robić jeden.
Wracamy. Ja chciałem jeszcze nawiązać tutaj jeszcze takie ogłoszenie, że teraz 21 kwietnia, czyli za dwa dni, widzimy się w Poznaniu na ostatnim warm-upie przed naszym content campem, gdzie będzie, nie dość, że będą fajne prelekcje i fajni goście będą prowadzić te prelekcje, to będzie grywalizacja, networking, jedzenie i będzie można przybić piąteczkę z żyrafą. Chyba się przebiorę, chyba nie. Musicie mi przekonać, nie wiem, tam w komentarzach zostawić, czy mam się przebrać, czy nie. No ale w każdym razie widzimy się w Poznaniu. Zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu, to pewnie zaraz na czacie wskoczy link do tego warm-upu. Mamy jeszcze bilety, można się zapisać i przyjść z nami zbić piąteczkę w Poznaniu. Jeżeli chodzi o, bo tutaj jeszcze nie widziałem pytania, jak puszczaliśmy reklamy, ktoś zadał pytanie, czy generowanie na podstawie obrazka umożliwia wykorzystywanie zdjęcia człowieka, aby przerobić na przykład jego ubranie, fryzurę? Tak. Najlepiej trzeba by było wrzucić 3 zdjęcia danej osoby i na podstawie tego zdjęcia można bawić się czymś na zasadzie, jak działa to narzędzie AI na telefonach, że robi ci selfie i zmienia ciebie w różne postacie. To Midjourney też to potrafi, czasem z troszeczkę gorszym efektem. Trzeba się troszeczkę nasilić, zrobić parę promptów, albo najlepiej jak najwięcej zdjęć mu wgrać, ale jak najbardziej Midjourney sobie z tym radzi, czyli on na podstawie twojej twarzy czy tam osoby, którą wrzucasz, to w tym momencie jest w stanie przegenerować ten obraz i się zainspirować jakby tą postacią. Tu jest taki mały disclaimer, to co powiedziałem wcześniej, uważajcie co wrzucacie, bo jak wrzucacie zdjęcie do Midjourney, jeżeli wrzucacie swoje zdjęcie czy tam selfie i tak dalej, no to dajecie Midjourney prawa do wykorzystywania tego zdjęcia, więc musicie mieć to na względzie. Jeżeli chodzi o takie jeszcze zaawansowane promptowanie, to zrobimy sobie coś takiego, co się nazywa teraz blend. I to jest bardzo ciekawe narzędzie, ponieważ on na podstawie dwóch obrazków jest wam w stanie przegenerować obrazek. I tutaj przykładem będzie, posłużę się już takim gotowcem, który tu robiłem. O, na przykład wygenerowałem sobie żyrafę. Wziąłem sobie żyrafę i wygenerowałem sobie pandę. I mając te dwa obrazki, tutaj taki mały temacik jest, że on, nie imagine, tylko blend, on będzie prosił was o dwa zdjęcia, żeby zuploadować te zdjęcia, więc ja sobie najpierw zapisuję te zdjęcia z tego Midjourney i potem wgrywam je jeszcze raz. I mamy tutaj, nie to, mamy pandę i mamy... Nie. Powiedzmy, mamy 3 żyrafy. Dobra, dajmy 3 żyrafy, zobaczymy, co wyskoczy. I w tym momencie w blendzie, dodatkowo jeszcze można 4 wgrać, czyli różne te zdjęcia można wgrać. I w tym w blendzie ja go poproszę, żeby on wziął zdjęcie i na podstawie tego blendu, czyli na podstawie tych dwóch obrazków, zmieszał te zdjęcia. Czyli na przykład, żeby tą żyrafę zrobił jako pandę. I zaraz zobaczycie, jakie wychodzą z tego efekty. Zaraz wam jeszcze pokażę drugi temat, bo to też fajnie wyjaśnia, jak to działa. Czyli sobie robię blend i miałem sobie tutaj... O, mam oto takiego, to jest postać generowana Midjourney, czyli nie wgrywam czyjejś, że tak powiem, czyjegoś wizerunku, tylko to jest obraz Midjourney i ten obraz również jest z Midjourney. No i jestem ciekawy, co mi wygeneruje, jak zblenduję te dwa zdjęcia, tak? Jak widzicie, tu już gdzieś sobie tam leci 78%, gdzieś wykorzystuje połowę żyrafy, połowę pandy, gdzieś tam dokleja, co może dokleić, czyli zblendował żyrafę z pandą. Nie podpowiadajcie Google'owi, bo będą wymyślać jakieś nowe zwierzątka, algorytmy, albo będą miksować algorytmy. Okej, tu się już udało, czyli on mi zmiksował, zainspirował się żyrafą i pandą i zrobił z tego nam osobne zwierzątko, które jest blendem tych dwóch zdjęć. Jeśli chodzi o to, co wrzuciliśmy tutaj, to czekamy, aż on wystartuje. Jak widzicie,
Czasem trzeba chwilę poczekać, aż to wystartuje, jest dużo zapytań, sobie leci do Midjourney. OK, czyli to byśmy mieli przerobione, zaawansowane prompty i zaraz przejdziemy sobie do obróbki gotowych obrazów, czyli wam w Photoshopie pokażę, jak szybko poskładałem takie rzeczy. Potem króciutko sobie jeszcze powiem o tych aspektach prawnych i pokażę wam inne narzędzia związane z AI, które, no powiem szczerze, mi trochę rozwaliły głowę, jak to działa. Tu jeszcze jest oczekiwanie na start, więc przejdziemy sobie, będziemy gadać, a wrócimy do tego, jak to się wygeneruje. Czyli zrobimy sobie teraz połączenie obrazków z Midjourney. No i tutaj zrobię coś na wzór tego obrazku, który mniej więcej robiłem wystawy, czyli tak naprawdę łączyłem 2-3 elementy plus kolorowanie. I złączymy sobie to w Photoshopie. Nawet w Photoshopie użyłem jakiś parametr do zmieniania tła, czyli tam gdzieś to wewnętrzne ich sztuczną inteligencję wykorzystałem. Do składu obrazu, który zrobiłem sobie tutaj na tym elemencie, wygenerowałem sobie wyspę, czyli tam wpisałem prompty, które wygenerowały mi taką wyspę. Wygenerowałem sobie żyrafy. Chciałem, żeby 3 żyrafy stały i te żyrafy wsadziłem na tą wyspę. Jeżeli chodzi o super dokładność tego zdjęcia, jakby na te obrazy, które zrobiłem na SEO Art wystawę, ja nad każdym spędziłem około 3 godzin. Nie mamy tutaj 3 godzin, więc tutaj jakby bardzo szybko to będę robił. Trochę niedokładnie, ale chodzi o to, że jak się przyłożycie do tego, no to efekty są znakomite. Jeżeli chodzi o ten obrazek, to sobie go wbijemy i po kolei wam pokażę, jak sobie generowałem taki obraz. Czyli sobie przełączamy to. Czekajcie, sobie tutaj zrobię to tak. Powyłączamy sobie to i po kolei będziemy sobie opowiadać, co tu się wydarzyło na tym obrazku. Dobra, to sobie wyłączymy, to sobie wyłączymy. To sobie wyłączymy. Żyrafy usuniemy i zaczynamy z czystą planszą, jaką jest dany obraz. Czyli tak, to jest czysty output z Midjourney, taki dostałem. Potem wrzuciłem sobie do tego żyrafy, które zostały wycięte. Użyłem do tego maski. W tym momencie, jak sobie zaznaczycie, one są zaznaczone i wycięte. Jakbym tą maskę, ja sobie, czekajcie, zduplikuję, wytnę tą maskę, jakbyście zobaczyli, to po prostu to, co widzicie, te same żyrafy wycięte, więc ja sobie po prostu je wziąłem, wymaskowałem. Jeżeli chodzi o dostosowanie, bo to jest najważniejsze, co potrzebujecie robić, to jest dostosowanie, słuchajcie, kolorów do danego zdjęcia, ponieważ czasem jest tak, że dostaniecie inną kolorystykę zdjęcia, jakby tego pierwszego i drugiego, które sklejacie. I tutaj jest bardzo prosty patent na to. Po pierwsze, robicie sobie tak, że na danym obrazku robicie sobie image, adjustment i mamy tutaj coś takiego jak match color i mamy tak, zaznaczoną tą warstwę, o którą nam chodzi, dajemy source, czyli dajemy match color z tych elementów, który jest w, czyli z tych elementów z tej wyspy. Patrzymy sobie, która to jest warstwa, ona się nazywa background copy, więc jeszcze raz sobie daję image, adjustment, match color, wybieramy sobie plik, wybieramy sobie background copy. I na preview jeszcze możemy przestawiać sobie fade'em, jeżeli te kolory nie są naturalne, co tu się dzieje, i na preview sobie możemy te kolory generować. Drugą rzeczą, którą ja zazwyczaj też robię, są tak zwane krzywe przypisane do danej warstwy, a na tych krzywych, ja sobie te usunę, zaraz wam pokażę, jak to działa, czyli robimy sobie filtry, krzywe. I teraz tak, w zakładce krzywe jest jedna fajna opcja, żeby dopasować kontrast
i podbicie i kolorystykę, kontrast i oświetlenie danego elementu. W krzywych macie takie trzy elementy jak białe, szare i czarne tony. I w tym momencie będąc na warstwę nad tym, ja sobie wybieram ze zdjęcia, które jest w backgroundzie, elementy, które są białe, czyli szukam sobie elementów białych. Wybieram sobie elementy, które są szare, czyli mniej więcej w szarości gdzieś to tu lata, i elementy, które są czarne. I w tym momencie on, jak zobaczycie, całą krzywą dopasował mi do tego elementu. I teraz jak zobaczycie, te krzywe one lekko podbiły i wpływają na cały obrazek. Jeżeli chcecie, żeby to miało tylko wpływ na warstwę poniżej, to z przytrzymanym bodajże altem na Windowsie, z options na Macu, najeżdżacie na krawędź i przypisujecie te krzywe tylko do tej warstwy, do tych żyrów. Jak widzicie, one się lekko podbijają, można jeszcze tu produkować coś z tymi krzywymi i tylko to ma influence na te żyrafy. Dobra, czyli wyciąłem sobie żyrafy, włączyłem odpowiednie kolory na te żyrafy i w tym momencie zależałoby mi jeszcze na tym, żeby wymienić powiedzmy tło. I tutaj też nie jest jakiś rocket science, bo Photoshop już ma to wbudowane. Wystarczy sobie zaznaczyć sobie daną warstwę, wybrać sobie Sky Replacement i on w tym momencie wam pokaże opcję, gdzie można to tło wymieniać, czy to niebo wymieniać i jak widzicie podmieniło tutaj na takie bardziej charyzmatyczne niebo, bardziej kolorowe. Dobra, jedziemy sobie dalej. Ja sobie przyciemniłem jeszcze pod tymi żyrafami troszeczkę tą wyspę, po prostu wziąłem czarny brush i to zrobiłem. Okej. To jest fajny patent, który uwielbiam robić. Jeżeli macie takie hiperkolorystyczne zdjęcia, wrzucacie sobie czarną warstwę, całkowicie czarną warstwę, robicie sobie ustawienie gdzieś na 60-70%, robimy sobie maskę, bierzemy bardzo dużego brusza, robimy to na 20%, czyli ustawiamy opacity na 20%, 13% i możemy sobie kolorować, czyli odsłaniać te elementy, które mają być powiedzmy oświetlone. Ja gdzieś tu planuję jeszcze gdzieś z boku zrobić taką flarę, żeby była i możemy sobie jakby grać światło i cieniem na tym obrazie, czyli te elementy, które są mniej istotne, przyciemniać, te, które nas interesują. I teraz tak, działając na masce, ja mam zaznaczoną czarną i białą farbę, X-em się przełączam, czyli jeżeli mam czarne, no to odsłaniam, czyli to maskuję, jeżeli przełączę się na białe, no to zasłaniam i to działa jakby w dwie strony, tak? Można się pobawić jakoś tak szczegółowo tutaj w to, co się robi. Jeżeli chodzi o dodawanie elementów, bo to robiłem na tych obrazkach, to ja mam gotowy taki preset z gotowymi rzeczami. Tego jest mnóstwo. Widzę, słuchajcie, jeszcze wrócę. Tutaj widzę, że mi połączyło te dwie obrazki Zeusa i tą otyłą postać i zrobiło mi jedną postać jakby z dwóch, tak? Jakby widzicie, że to zblendowało. To tak w tle to zobaczyłem. Dobra, wracając do Photoshopa. Mam gotowe, słuchajcie, to się nazywa overlaye z chmurami albo tam z jakimś światłem. Tego jest mnóstwo na internecie. Jak sobie tylko wpiszecie, nie wiem, cloud overlays albo rays overlays, dostaniecie tego mnóstwo i to jest bardzo proste do wykorzystania, ponieważ bierzemy sobie taki element, wrzucamy na Photoshopa, czyli wrzucamy sobie na to dane zdjęcie. Pyk. Jak widzicie, tutaj mamy na czarno to, tak? Powiększamy sobie do tej wersji, którą chcecie. I jedyne, co musimy zrobić, to w trybie mieszania warstw zrobić sobie screen. Screen. I w tym momencie on czarne wycina i mamy samą chmurkę, którą możemy sobie gdzieś tam umiejscowić, tak? Czyli
przestawiamy sobie to. Ja sobie wygenerowałem wcześniej te chmury, po pierwsze jedną, po drugie drugą. Ja jeszcze sobie dołożyłem do tego kolorowania, czyli warstwy, tak samo jak zrobiłem z Curves, przypisałem do tej chmury, żeby było lekkie podbicie tym pomarańczowymi, jakby pomarańczowym światłem, które jest u góry, żeby to było bardziej naturalne. Dokładnie to samo zrobiłem w jednej i drugiej stronie, czyli podbiłem sobie kolory. Do tego jeszcze z tego samego katalogu miałem coś takiego jak tam narzucenie światła, więc wrzuciłem sobie takie światło, gdzieś tam poświata leci z lewej strony na te żyrafy. Oczywiście tam zwiększając, zmniejszając można sobie tym manipulować, tak? Czyli zwiększam sobie na overlayu gdzieś tam prześwietlenie, nie prześwietlenie, mogę to jakoś tak bardziej robić, jak się podoba, czyli wpuszczać gdzieś to światło. Jeżeli chodzi o to, na koniec jeszcze podbiłem to troszeczkę, czekajcie, sobie włączę warstwę, bo miałem tu pokolorowane, tak, mamy to, to i to. Gdzieś tam ściągłem sobie saturację i podbiłem sobie to jeszcze wszystko krzywymi. Bawiąc się w tych krzywych, można sobie robić takie efekty jakieś wyciemniania, jakieś takie bardziej vintage i tak dalej, czyli kolorować sobie te rzeczy. No i słuchajcie, składając to mniej więcej, tak jak wam pokazałem teraz parę minut, wziąłem sobie parę elementów, podarabiałem jakieś tam swoje rzeczy, pokolorowałem i dostałem coś unikalnego z tych elementów, które Midjourney mi dał. Jeżeli chodzi o... Słuchajcie, bo teraz patrzę, że jakieś pytania się tu wrzuciły, więc szybciutko na nie odpowiem. Podobna podmiana tła jak w Luminar AI czy Luminar Neo. Tak, korzystam oczywiście też z Luminar AI, bodajże chyba oni nawet to pierwsi wprowadzili, te podmiany są super, znaczy w sensie to super tam już zaczęło działać i widzę, że Photoshop też idzie w tym kierunku, a zaraz wam pokażę dlaczego idzie w tym kierunku, co Luminar, więc oni gdzieś tam wytoczyli tą ścieżkę z tym AI i to działa. Czy można obrabiać też w Lightroomie, czy robisz tylko w Photoshopie? Słuchaj, ja Lightrooma używam stricte do zdjęć, czyli jeżeli tam wchodzi już fotomanipulacja, wycinanie, nakładanie na siebie warstwy, to przez to, że ja już całkiem ogromną ilość lat pracuję w Photoshopie, nawet nie wiem, czy w Lightroomie dałoby się to zrobić, a Lightrooma bardziej używam do tego, ażeby szybko obrobić sobie zdjęcia. Czyli na przykład, jeżeli bym wrzucił sobie jakieś zdjęcie, wygenerował 20 zdjęć, gdzie chciałbym narzucić specjalny styl, to użyłbym do tego Lightrooma, tak, żeby to zbeczować. Ale jeżeli robię takie obrazy, no to ja się tutaj skupiam na Photoshopie albo na Affinity Photo, który zresztą też polecam, bo kosztuje naprawdę małe pieniądze w stosunku do tego, co oferuje. I jeżeli ktoś nie chce wydawać miesięcznie pieniędzy na Photoshopa, to proszę bardzo, Affinity Photo jak najbardziej, nawet jeden obraz, który zrobiłem na SeoArt przez funkcję, dlatego że działała ona lepiej w Affinity, jeden obraz jest zrobiony całkowicie w Affinity, nie w Photoshopie, także tutaj jedynie co nie chodzi o nawet program, czy Photoshop, czy Affinity, tylko chodzi o to, żebyś miała warstwy, żebyś miała pędzle, żebyś mogła mieszać warstwy i mieszać te obrazy. I w tym momencie, niezależnie od tego, jakim to programem zrobisz, no to będzie to działać. Jeżeli chodzi o tutaj z tym Photoshopem, to chyba zrobiłem wszystko to, co chciałem wam pokazać. No i słuchajcie, przejdziemy sobie chyba już do takich ostatnich elementów, które nas interesują. Czyli złączyliśmy sobie ten jeden element. Aspekty prawne. Midjourney, DALL-E, czy z innymi tymi programami jest tak, że jest mega niedopowiedziane. Wszystkie te algorytmy działają w oparciu o skraulowany internet, o jakby wzięte obrazki do uczenia się z internetu i faktycznie jest gdzieś taki rumor, że to kradnie, czy tam okrada artystów z ich stylu, czy okrada do generowania tych zdjęć. Trudno się trochę z tym nie zgodzić, bo tak jest, no jeżeli skraulowali internet i biorą się jakby opierają na jakimś stylu, to tak jest. Jeżeli chodzi o sam generat, to ja widzę już chociażby wersja 5 tego Midjourney działa na takiej zasadzie, że to naprawdę dosyć mocno przetwarza. I
to jest troszeczkę tak, jak ja bym brał obrazy z internetu i je przetwarzał. I tu się zaczyna ten element, gdzie nawet przed AI był problem, ile trzeba przerobić obrazka, żeby można było powiedzieć, że 80% tego obrazka jest przerobionego. Jeżeli chodzi o moje podejście, nie są to, żebyście dobrze zrozumieli, porady prawne, bo prawnikiem nie jestem. Ja wam mówię tylko, jak ja mam podejście do tego. Jeżeli ja coś generuję tym Midjourney, to staram się też to troszeczkę podtuningować, pokolorować, żeby wsadzić tam troszeczkę pracy, ale także każde zdjęcie mniej więcej, które chcę wykorzystać do swoich rzeczy, czy tam do nie wiem, publikacji, czy do innych takich rzeczy, sprawdzam, czy dane zdjęcie, wrzucając chociażby, nie wiem, do Google Images, albo są takie programy, które szuka bardzo podobnych zdjęć w internecie, sprawdzam, czy coś podobnego nie występuje w internecie, po prostu. Jeżeli widzę, że coś jest złudnie podobne do tego, co mi wygenerował Midjourney, to proszę inne prompty, generuję inny obrazek do tego, że mam wtedy jakby taką podstawę do tego twierdzić, że mogę naruszyć czyjeś prawa autorskie. Albo tak jak wam pokazałem, często wykorzystuję ten blend, albo przemielam jakby jednego prompta parę razy przez te wszystkie remiksy i tak dalej, żeby mieć pewność, że to nie jest czysty taki obrazek wypluty z Midjourney, tylko ja jeszcze gdzieś tam brałem udział w remiksie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce robić to na masową skalę, nie wiem, ma 100 portali i chce do publikacji wrzucać sobie z tego Midjourney sobie te obrazki, to no to jest troszeczkę problem, żeby to przerabiać, więc raczej tutaj bym szedł w to, że zrobiłbym jakiś preset kolorystyczny, gdzieś przekadrowywał i narzucał jakiś specjalny styl, inne rzeczy, na to, żeby jednak robić pewną unikalność obrazów. Jeżeli chodzi o unikalność obrazów, to dla mnie tutaj powiem wam taki jeden hint, że to, co stosuję często pod publikację czy pod internet, to wymieniam exify. Jest parę narzędzi w internecie odnośnie exifów, że możecie stwierdzić, że na przykład to zdjęcie, dać wytycznych tego zdjęcia, że zostało ono zrobione konkretnym aparatem i zostało zrobione przez konkretnego artystę. Czyli w tych metadanych zdjęcia jest zapisane, czym zostało robione zdjęcie, jaki jest artysta. I według mnie też to warto podmieniać, ale to nie już mówię o aspektach prawnym, ale warto podmieniać już potem pod aspekty wyszukiwania, że może ktoś szukać na podstawie jakichś aparatów czy jakichś rzeczy, które są w exifach, może znaleźć te obrazki. Jednym fajną taką rzeczą, o której trochę zapomniałem, ale to już się poprawiam i wam pokażę. Można do Midjourney dawać wyznacznik parametru, czym zostało zrobione zdjęcie. Czyli w prosty temat robimy tak, jak już wykorzystywałem tą kobietę na kanapie. Ja dopisuję do niej, że take with Sony A7, trzecia wersja, 85 mm, czyli podaję mu wartość obiektywu i na f1.4. I słuchajcie, przez to, że Midjourney przemieliło no właśnie te exify, o których powiedziałem, dlatego sobie przypomniałem o tym, to on ma naprawdę ogromną bazę danych na temat tego, jakim sprzętem, jakie zdjęcie wychodzi, jaka jest kolorystyka. I to nie tylko możemy się ograniczać do tego, jakim sprzętem to zostało zrobione, ale możemy też w jakim stylu to zostało zrobione. Czyli jeżeli na przykład Fujifilm ma pewną kolorystykę wbudowaną, za którą jest chwalone, możemy użyć tego, bo jeżeli chodzi o Midjourney, to on rozumie dokładnie po zdjęciach i po tych metadanych rozumie dokładnie, w jakim stylu dane zdjęcie jest zrobione. Także to też jest fajny feature, który wam fajna jakby taki tip, który wam pokazuje, że w tym momencie ja mu dałem jasno, że chcę z portretowego, że chcę z pełnej klatki i z portretowego obiektywu, żeby to zdjęcie było zrobione. I ono się pewnie będzie różnić. Tu mamy piksele. Tu jest dosyć szeroko, widzicie, że jest dosyć szeroko to generowane. No, tu jest bardziej portretowo też było generowane. No i gdzieś on sobie tu przegeneruje. Mógłbym jeszcze mu dopisać, że wysoki bukek, więc on rozmaże nam dosyć tło, więc tymi parametrami takimi fotograficznymi też możemy do niego pisać, żeby to uzyskać. Dobra, to sobie przypomniałem o tych metadanych. No ja sobie to skończył. No jak widzicie na przykład to zdjęcie, no typowo dla portretówki gdzieś tam zamazanie z tyłu, także on mniej więcej zrozumiał moją intencję. Wracając jeszcze do aspektów prawnych, czyli bym przerabiał, bym to tworzył. Na pewno nie powiem, że to jest teraz takie super
super rozwiązanie prawnie. Myślę, że mają wszyscy z tym problem, jak to teraz rozwiązać prawnie, ale to też, słuchajcie, niech was nie wyklucza z używania tych narzędzi, bo to będzie szło w tym kierunku i chociażby widziałem organizację, która jest odpowiedzialna za Stable Diffusion. Oni się czują odpowiedzialni do tego, żeby to narzędzie działało tak, jak działa, a nie nie naruszało praw autorskich. Dobra, i teraz na koniec wam pokażę to tylko takie szybciutki wjazd, inne narzędzia do content marketingu. I tutaj jest, słuchajcie, jak grzyby po deszczu, co tydzień wjeżdża coś nowego, coś, co przyspieszy nam pracę i coś, co jest według mnie ciekawego. Pierwszy z takich narzędzi, oczywiście te linki dostaniecie w tym bonusie. Poczekajcie, bo tu się pojawiło pytanie. Czy Midnight Journey rości sobie prawa do generowanych obrazów, co z copyrightami? Słuchaj, jeżeli chodzi o to, jakie ma prawa Midjourney, to oni to w strasznie wymijający sposób mówią, jakie są prawa odnośnie twoich zdjęć, do tego, co ty generujesz. Oni sobie roszczą prawa do tego, że te zdjęcia, które ty generujesz, mogą pokazywać publicznie, poza tym stealth mode, bo za to płacisz, a jeżeli chodzi o to, co ty generujesz, to oni mówią tak, ty jesteś właścicielem wszystkich asetów, które zostały wygenerowane przez serwis. Ale tyczy się to konkretnego prawa. I dalej sobie piszą, jeżeli sobie poczytasz tą licencję, że każdy aset, czy tam każda rzecz, którą generujesz, może podlegać zagadnieniom prawnym danego kraju, czyli to zależy, w jakim kraju jesteś. Jeżeli chcesz używać tych zdjęć albo chcesz się dowiedzieć, czy to jest prawne, czy nie, skontaktuj się ze swoim prawnikiem. I to mówi licencja Midjourney, tak? Czyli jest strasznie wymijająca, oni nie chcą brać odpowiedzialności za to, co jest generowane. Jedynym takim pewnikiem, który jest tutaj, to że oni twierdzą, że jesteś właścicielem asetu, który kreujesz, cokolwiek to znaczy, jesteś właścicielem, bo nie jest to wytłumaczone, co to znaczy ta własność. I jedynym pewnikiem, o którym przestrzegałem was wcześniej, że Midjourney, jeżeli coś do niego wrzucacie, czyli wrzucacie zdjęcia do prompta, które wykorzystujecie, to wy dajecie licencję Midjourney i tutaj jest jasno napisane worldwide, no one exclusive, no charge, royalty free i to wszystko oddajecie jakby w momencie wrzucenia danego obrazku do Midjourney oddajecie im prawa do tego. Więc tutaj są takie dwie rzeczy. Wy oddajecie im pewne prawa, full prawa jak to wrzucacie, a ty masz takie prawo, że jesteś ownerem asetu, cokolwiek by to znaczyło. I tak jak mówiłem, tutaj trzeba zdroworozsądkowo do tego podejść. Ja stosuję taką taktykę, że jeżeli czegoś używam, to robię sobie taki, że tak powiem, sprawdzam sobie, czy przypadkiem nie naruszam czyichś praw autorskich. Jeżeli chodzi o powrót do narzędzi AI, jedno z moich bardziej ulubionych narzędzi, które odnalazłem ostatnio, to jest narzędzie, które potrafi wam z linka wygenerować wideo łącznie z napisami, audio i dobierze wam do tego film. Ja tutaj sobie wrzuciłem, żeby wam szybko tylko pokazać, bo narzędzi mam parę i chcę wam jakby pokazać. Wrzuciłem link do swojego artykułu na jednym z moich portali. On sobie zaciągnął tekst, rozbił sobie to na prompt, na takie sekcje, podłożył do tego wideo i stworzył mi od razu z tego film, gdzie wrzucił od razu napisy, wrzucił od razu dźwięk i zrobił sobie przejścia tych wideo. On czasem jeszcze to wideo tak sobie dobiera, więc możecie sobie kliknąć w to wideo i z biblioteki tego wideo sobie dobrać coś innego, co będzie pasowało do danego miejsca. Działa po polsku, czyta po polsku, więc jeżeli chcecie taki tip, jeżeli chcecie generować sobie szybko wideo podsumowujące wasze artykuły na przykład na danym portalu, to narzędzie Fliki. Nie musicie teraz zapamiętywać, ja wrzucę potem linka do tych wszystkich narzędzi, zrobię takie podsumowanie top 5 moich narzędzi plus gdzie możecie szukać takich narzędzi, ale to jest jedna z możliwości, które daje nam AI, czyli wrzucam czystego linka, który opiera się tylko i wyłącznie na tekście i
Bam, w podsumowaniu dostajemy w parę minut wideo gotowe do wstawienia na naszą stronę. Jeżeli chodzi o te linki, to wrzucę Wam linki do takiej bazy, gdzie przybywają te wszystkie narzędzia AI, które są opisane, co robią i link do nich. Kolejnym narzędziem, które znalazłem właśnie dzięki tej bazie, to jest na przykład, chwalą się tym, że można wyrzucić swojego fotografa, wrzuca się jedno czy dwa zdjęcia swoje i na podstawie zdjęcia wrzuconego on Wam generuje kolejne foty. Zdjęcie się nazywa Foto AI, reklamują się jako cyfrowy fotograf i na podstawie tego, co wrzuciliście zdjęcie, potrafi Wam generować. No tutaj są takie zdjęcia, wyobraźcie sobie, jakaś influencerka nie ma czasu na generowanie kontentu, wrzuciła swoje dwa zdjęcia i może generować w różnych tam dziwnych scenariach swoje zdjęcia i na przykład używać do social mediów, do prowadzenia swoich social mediów. Just saying, bo te rzeczy i to się tak otwiera, że za niedługo podejrzewam, że połowę kontentu, który będziemy oglądać w internecie, będzie wygenerowany na podstawie realnych zdjęć, ale wszystko będzie generować AI, bo ludzie nie będą mieli czasu albo będzie to na tyle wygodne. Kolejne narzędzie, które znałem, to znalazłem, bazuje na AI, to się nazywa Design Beast. Robi wszystkie mock-upy, logotypy, inne tam takie rzeczy. Teraz nawet jest w jakimś tam fajnej cenie, bo 70 dolców jednorazowo. Jest Wam w stanie generować, nie wiem, mock-upy, acy, infografiki, CV, proszę bardzo, ulotki, okładki. Więc narzędzie jest mocno typowo nastawione, tak jakbyście zatrudnili grafika, tylko wszystko w oparciu o AI, mówicie co chcecie, wykorzystuje swoją bazę tam rzeczy i generuje wam te rzeczy. Z takich rzeczy, które jeszcze znalazłem, jest Beautiful AI, która robi Wam automatycznie animowane prezentacje, czyli jak chcecie mieć bajeranską prezentację z animacjami, którą chcecie pokazać klientowi, no to jest już takie narzędzie. Synthesia AI, wrzucamy sobie tekst, wybieramy sobie awatara, wybieramy sobie tło, tekst nawet w języku polskim zostaje wygenerowane, usta, oczami mogę tak bym normalnie mówił, czyli nie potrzebujecie zatrudniać kogoś, żeby Wam przed kamerą coś mówił. W tym momencie macie awatara, który Wam to zrobi. Kolejne narzędzie jest Longshot, coś jak ChatGPT, tylko on jest bardziej stuningowany pod SEO blogi, czyli jest Wam w stanie generować na podstawie danej frazy i danego tytułu, jest Wam w stanie generować artykuł na bloga. Wiadomo, w GPT-4 też jesteście w stanie to zrobić, tylko tam potrzebujecie parę promptów czasem. Tutaj to jest tak zrobione, że oni te prompty rozbijają i dostarczają Wam treści. Kolejne narzędzie, które Wam rzucę, i to chodzi w kategoriach tej bazy z narzędziami AI, bo one przybywają. To jest strona, która jest agregatorem wszystkich narzędzi, które powstają, które robią z AI. I macie zapisane wszystkie narzędzia, które coś z opisem, co to robi, jak to działa, kiedy zostanie uruchomione, bo czasem tu jest, że to dopiero się launchuje, więc jest taka tablica, to dostaniecie ode mnie, będziecie mogli sobie przejrzeć wszystkie te narzędzia. Jeżeli chodzi o jeszcze tak szybciutko narzędzia, bo już musimy kończyć, coś co znalazłem właśnie na tym Love Genius. AI wygeneruje dla Ciebie perfekcyjny opis na profile randkowe, także jeżeli chcecie spimpować swojego Tindera albo coś, no to proszę bardzo, już jest AI na to. Pictory, moje drugie mega ulubione narzędzie, zaraz po Flick i po Midjourney i po ChatGPT, oczywiście, bo ChatGPT codziennie używam, mniej więcej porównywalne do Flicki, więcej rzeczy do ma więcej rzeczy może wygenerować, ale też mniej więcej polega na tym, że wrzucacie linka albo tekst i on Wam tworzy na podstawie tego całe wideo i nie musicie jakby sami tego składać. Ja w syntezji, nie wiem czy będzie głos jest włączony, ale w syntezji wygenerowałem sobie takiego jednego awatarka. Nie wiem czy to działa czy nie, świeżymy. Super wyglądasz w tym stroju, Mateusz. Żyrafy wymiatają. No i takim jednym promptem, który wpisałem po polsku, gościu, wszystko jest tak, jak powinno być i się rusza. Słuchajcie, tych narzędzi, tak jak mówię, no ja mam wrażenie, że tydzień po tygodniu jest jeden za drugim, wychodzą, mnóstwo tych rzeczy wychodzi i
naprawdę myślę, że taką idealną rozwiązaniem jest śledzenie tych takich baz, które wam wyślę, wszystko co nowe i można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy, które wam przyspieszą pracę, czy przy tworzeniu właśnie w tworzeniu content marketingu, czy to w treści, czy w wideo. To jest wszystko, co dla was miałem. Mam nadzieję, że wam się podobało i jakoś przebrnąłem. Był to mój taki pierwszy długi webinar, więc gdzieś też dla mnie fajne doświadczenie. Fajnie, że byliście. Zapisy były liczne. Mam nadzieję, że to, co wam dzisiaj pokazałem, wam się przyda i ułatwi wam tę pracę. Jeszcze z takich końcowych ogłoszeń to fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali nasz kanał na YouTubie, kliknęli subskrypcję, bo myślę, że coraz więcej takich treści będziemy wrzucać. Jeżeli chodzi o, jeszcze raz przypomnę, warm-up już w piątek, jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać o tym, co dzisiaj tutaj pokazałem, albo wyciągnąć jakąś większą wiedzę ode mnie na ten temat, to zapraszam, przybijemy piąteczkę w Poznaniu już ten piątek i z chęcią z każdym porozmawiam. Jeśli chodzi o następny webinar, to tak jak już mówiłem, zapraszam. Kurczę, no tacy goście jak Robert Niechciał, Damian Sołkowski, Miłosz Krasiński, Szymon Słowik, no top, jeżeli chodzi o Polskę, więc warto być na tym Q&A, też się możecie dowiedzieć, ta zapowiedź tego naszego content campu, który za miesiąc z groszami będzie. No i ten content camp, no to słuchajcie, no ja wam tylko powiem tyle. Zobaczcie sobie, jaki tam jest line-up. Jak zobaczycie sobie, jacy ludzie tam występują, kogo ściągliśmy, to no, warto. Przyjedźcie, bo warto, bo to się może nie powtórzyć. Dziękuję wam bardzo. Piąteczka od żyrafy. Yo. Super prelegenci, super prowadzący.
gorąco polecam WinePress ze względu na dostarczanie wysokiej jakości linków w świetnych portalach.